Przyjaciele, Jezus jest życiem. Jeżeli nie poznałeś Jezusa, twoje życie nie jest nic warte. Jeżeli nie poznałeś Jezusa, w ogóle nie wiesz, co to znaczy żyć. Jeżeli nie poznałeś Jezusa, nie masz pojęcia, co to znaczy być szczęśliwym. Jeżeli nie poznałeś Jezusa, nie masz zielonego pojęcia, co to znaczy być wolnym człowiekiem. Jeżeli nie poznałeś Jezusa, nie masz pojęcia, co to jest życie, bo Jezus jest życiem. Jezus jest prawdą. On mnie zbawił, On mnie uwolnił, On mnie uzdrowił. On jest dla mnie wszystkim. Poza Nim nie mam nic. Pomimo, że w życiu mam wszystko, to poza Jezusem nie mam nic. Bo tylko On jest prawdziwą wartością mojego życia. Tylko Jego nikt mi nie może zabrać. Przyjaciele, tylko Jezus może cię zbawić. Możecie się śmiać, jak tu przechodzicie. Nie przeszkadza nam to. Ale my jesteśmy tu po to, żeby odpowiedzieć na wasze pragnienia. Przecież doskonale wiem, że chcecie być szczęśliwi. Doskonale wiem, że chcecie być kochani. Doskonale wiem, że chcecie być wolni. I tego wszystkiego możecie doświadczyć tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. W dzisiejszym świecie wmawia się nam, że środowiska LGBT to wolność. To jest bzdura. I nie mówię tego jako osoba z zewnątrz, ale mówię to jako osoba, która sama się w tych środowiskach poruszała. Chodziłam do klubu dla homoseksualistów w Szczecinie. Uprawiałam seks z kobietą. I wiecie co? I to mi wcale nie dało wolności. W ogóle mi to nie dało wolności, a wręcz przeciwnie, coraz bardziej mnie to pogrążało. Bo tylko Jezus jest prawdziwą wolnością. Najpierw byłam religijną dziewczyną, która myślała, że swoje szczęście, bo jak byłam bardzo młoda, byłam mega nieszczęśliwa. Jak miałam 15 lat, próbowałam się zabić. Myślałam, że swoje szczęście znajdę w religii. Myślałam, że jak będę chodzić do kościoła, odprawiać wszystkie sakramenty, to będzie wszystko super. Nie było. Więc szukałam dalej. Udałam się w świat imprez. Udałam się w środowiska LGBT. Zaczęłam próbować narkotyków. I wiecie co? I nie dały mi szczęścia. I nie dały mi wolności. I coraz bardziej się pogrążałam. Aż pewnego dnia, pomimo całego swojego religijnego życia, po raz pierwszy, szczerze, powiedziałam do Jezusa, nie jako religijną formułkę, ale jako decyzję i pragnienie mojego serca, oddaję Ci moje życie. Wybieram Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. I wiecie co? I od tego dnia jestem szczęśliwa. Od tego dnia jestem spełniona. Od tego dnia czuję się kochana. I nie potrzebuję religii. I nie potrzebuję narkotyków. I nie potrzebuję alkoholu. I nie potrzebuję przygodnego seksu. Bo jestem szczęśliwa. Ja doskonale rozumiem, dlaczego wy robicie różne rzeczy. Szukacie szczęścia i wolności. Macie prawo być wolni. Macie prawo być wolni. Ale ta wolność to Jezus. Nie ma wolności poza Jezusem. Jeżeli ktoś ci powiedział, że możesz być wolny poza Jezusem, to cię okłamał. Okłamał cię. Zostałeś okłamany. Bo tylko w Jezusie jest wolność. Jeżeli ktoś ci powiedział, że religia zaprowadzi cię do nieba, to cię okłamał. Bo tylko w Jezusie jest wolność. Jeżeli ktoś ci powiedział, że jak będziesz dobrym człowiekiem, to trafisz do nieba, to cię okłamał. Bo tylko w Jezusie jest wolność. Tylko Jezus jest życiem, przyjaciele. Bóg nie patrzy na to, kto jest dobry, a kto jest zły. Bóg patrzy na to, czyj duch jest ożywiony, w czyim duchu zamieszkał cudowny, święty duch. Tylko na to patrzy Bóg. Nie ma znaczenia, jakie uczynki robisz. Czy to są bardzo dobre uczynki, czy to są bardzo złe uczynki. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Liczy się tylko i wyłącznie to, czy ty oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Liczy się tylko i wyłącznie to, czy narodziłeś się na nowo. Czy twoim Panem jest Jezus. Tylko to się liczy. Nic więcej. Ojcze, ja modlę się, żeby oni zrozumieli dzisiaj Ewangelię. Ja modlę się, Duchu
Święty. Przekonuj ich o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Niech Boża moc dzisiaj dotyka ich życia, Ojcze. Ja dziękuję Ci za to, że oni nie odejdą obojętni, ale Ty, Święty Duchu, cudowny Święty Duchu, poruszysz ich serca. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że będę im się śniła i oni będą wiedzieli, że muszą oddać życie Jezusowi. Amen.